Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Można powiedzieć, że zachowanie Jezusa jest dość specyficzne. Przed chwilą dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela, a już odpływa na drugi brzeg, na miejsce niezamieszkałe. Być może ktoś twierdzi, że może ze strachu uciekał lub że przecież nie nadszedł jego czas, a gdyby się pojawił, to może Żydzi znienacka chcieliby zabić także i jego. Jednakże Jezus postępuje jak zawsze z ogromnym spokojem i mądrością. Odchodzi od miejsca, gdzie pojawia się zgiełk spowodowany śmiercią Jana i odchodzi na miejsce modlitwy, aby tam modlić się za duszę przyjaciela. Podobnie ma postępować chrześcijanin. Nie skupiać się tylko na brutalności śmierci, ale na wielkości Boga. Jezus rozmnaża chleb i ryby. Jak gdyby przez ten akt pragnął powiedzieć uczniom: nie bójcie się, ja jestem i nad wszystkim panuję. Choćby 5000 nie miało co jeść, ja ich nakarmię. A ty? Czy wierzysz Jezusowi, zwłaszcza w trudnych sytuacjach w twoim życiu? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.